Witam serdecznie, moim gościem Konrad Matusik, Stal Budnawiowa. Witam. Konrad, bardzo dzisiaj fajny pojedynek z Honerem. Wygrywacie go, 3 punkty wędrują na wasze konto. No właśnie, Honer to bardzo ciężka drużyna. Wygraliście z nimi dzisiaj, 3 punkty zdobywacie. Co było ci po waszej stronie? Jak to się stało, że dzisiaj byliście lepsi? Myślę, że po części też szczęścia dużo było. Myślę, że mecz był bardzo wyrównany. No mogło się to przejść albo w jedną, albo w drugą stronę. Na szczęście udało nam się zwyciężyć, czyli na naszą stronę przechyliło się szczęście i wygraliśmy. Fajnie, że nie poddawaliście się w momencie, kiedy było ciężko, kiedy rywal naciskał, przegrywaliście. Pokazaliście charakter. Trzeba przyznać, że to też się gdzieś tam ćwiczy na tym boisku, żeby nie poddawać się. I widać, że Stal Bud w tym sezonie walczy do końca. No myślę, że doświadczonych zawodników trochę mamy, którzy nie poddają się, tylko walczą do końca. Ciężki mecz był, przegrywaliśmy 5-3, skończyło się 7-5. Także 4 bramki strzelone po wygranych bramkach przeciwnej drużyny, to myślę, że całkiem fajnie. Skoro ruszyłeś temat już zawodników, nie da się tutaj nie powiedzieć, że przyszedł do was w okienku transferowy Artur Homącik. Ja od razu wiedziałem, że to może dobrze wyglądać, ponieważ Artur z Kamilem szczególnie grali długie lata w Konspolu, potem grali w San Escobarze, przepraszam, w Desperadosie. Także trzeba przyznać, że chyba dobry ruch z twojej strony, bo przede wszystkim wziąłeś taką osobę, która rozumie się też z waszym napadziorem, czyli Kamilem. No myślę, że zgranie ich bardzo dużo nam dzisiaj pomogło i myślę, że w następnych meczach też nam będzie pomagać zwyciężać i no i walczymy do końca, zobaczymy co dalej. Co powiesz o drużynie przeciwnej? Bardzo solidny zespół. Myślę, że mają dużo zawodników dobrych jakościowo. Mają też młodych, bardzo solidnych, bardzo dobrze kiwających zawodników. Ciężko ich było zatrzymać. No myślę, że bardzo dużo mogą ugrać w tej pierwszej lidze jeszcze. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.